Przegrywamy w dzisiejszym spotkaniu z Pogonią Sielce 2-0. Jak trener może podsumować dzisiejsze spotkanie? No to jest, taki jest futbol, no, brutalny i bolesny momentami, bo uważam, że nie byliśmy gorszym zespołem, a wręcz przeciwnie, uważam, że bardzo długo byliśmy lepszym zespołem. Jak podliczyliśmy tak naprawdę na szybko w tej chwili, ja podejrzewam, że ta liczba wzrośnie jeszcze jak obejrzymy ten mecz, to stworzyliśmy sobie 7 znakomitych sytuacji, z których połowa to 100%, a co najmniej 3-4 to tak naprawdę 200%. Zawiodła nas bardzo skuteczność, natomiast popełniliśmy bardzo proste błędy przy obu bramkach. Też nie wiem dlaczego wychodziliśmy z szatni, naprawdę wydawało się skoncentrowani w pierwszej minucie, od razu drugiej połowy tracimy bramkę, której nie powinniśmy stracić i ona też gdzieś tam wpłynęła na nas, ale potem zareagowaliśmy naprawdę dobrze. No przecież sytuację Piotra Giela w drugiej połowie, sytuację Adama Schmidtke czy Camargo, to są 100% sytuacje, no, powinny z nich paść bramki, a niestety nie padły. No i tak to jest, tak to właśnie niestety jest, ale no ja powiedziałem w szatni po meczu, że tak naprawdę jestem z chłopaków dumny. No, 4 młodzieżowców zagrało, 3 chłopaków w obronie, 2 2002, 1 2003, Lizakowski tak samo 2002. No, to jest rzeczywiście ten plus dla nas i ja powiedziałem, że możemy tak naprawdę po tym meczu spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, trudno, no takie jest życie piłkarskie, taki jest sport. Czasem jest tak, że przegrywa lepsza drużyna i moim zdaniem właśnie dzisiaj tak było. Już za tydzień idziemy do Grudziądza na spotkanie z Olimpią. Jakie założenia będą na to spotkanie? No, założenia takie same jak tutaj. Jedziemy po to, żeby walczyć o zwycięstwo i to było chyba dzisiaj, no, to było widać ewidentnie. No, przecież w pierwszej połowie to tak naprawdę Pogoń w ogóle nie istniała. Jedyną drużyną na boisku to byliśmy my, ale no niestety zabrakło skuteczności. Gdybyśmy wykorzystali chociaż połowę tych sytuacji, które mieliśmy po pierwszych 15 minutach, 10-15, no to byśmy ten mecz już zamknęli po kwadransie gry. No, byśmy wygrali, ale tak to jest. Natomiast jedziemy do Grudziądza, no i tak jak w każdym meczu będziemy walczyć od razu, będziemy walczyć o zwycięstwo, nie będziemy kalkulować, nie będziemy się zastanawiać. Chcemy grać taką piłkę, jaką zaprezentowaliśmy w dzisiejszym meczu, tylko że dużo bardziej skuteczną mam taką.